Witam Was, drodzy, serdecznie w czwartek 8 kwietnia hasłami biblijnymi. Pierwsze z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 3 rozdziału. Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi. I z 4 rozdziału listu do Hebrajczyków: nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Człowiek ukrywa się. Adam, a to przecież po hebrajsku znaczy człowiek, skrył się wśród drzew ogrodu, bo był nagi. Bo czuł się nagi, odkryty przed Bogiem i to wzbudziło w nim jego wielki lęk. Na to zwraca uwagę pierwszy z tych naszych dzisiejszych tekstów. W drugim czytamy, że nie da się ukryć przed Bogiem. Że wszystkie próby schowania się pomiędzy drzewami nic nie dadzą. Że Bóg nas zna. Że Bóg wszystko o nas wie. Że nie możemy się schować, nie możemy udawać. Że przed Nim jesteśmy zupełnie autentyczni. Te drzewa ogrodu nic nie dają człowiekowi. Nie może schować się za nimi. Cały czas jest odsłonięty. Ale wracając jeszcze do zeszłego wielkiego tygodnia, było jedno samotne drzewo. Ratunek dla każdego. I popatrzmy. Bóg też się odkrył. Przestał być Bogiem ukrytym, ale w odartym, nie tylko z ubrania, ale także z ludzkiej godności Chrystusie, obnażył się przed nami. Całkowicie się odkrył, pokazał taki, jaki jest naprawdę, pokazał swoją twarz Boga miłości, Boga, któremu zależy na człowieku. I to jest drzewo, w którego cieniu możemy się skryć, w którego cieniu możemy ukryć się tacy, jacy jesteśmy i możemy ukryć nasz grzech, bo Chrystus wziął ten grzech na siebie. Wrzucił go w czeluście, rzucił go do pustego grobu, z którego wyszedł, dając nam zbawienie i wieczne życie. I tą radosną nowinę chcemy głosić i chcemy ją przeżywać, żyjąc jeszcze trochę tymi wielkanocnymi świętami, od których już co prawda tydzień nas dzieli. Także drodzy, wsłuchując się w te dzisiejsze słowa, pamiętajmy, z jednej strony, że my nie możemy się ukryć i nie ma sensu próbować się ukrywać przed Bogiem, ale pamiętajmy, że Bóg nie jest dla nas ukryty. Że Bóg pokazał nam się takim, jakim jest. Że możemy skryć się w wyciągniętych na krzyżu ramionach Zbawiciela. I tej Bożej bliskości, tego przytulenia przez Chrystusa Wam wszystkim życzę. Żebyśmy nie musieli się ukrywać, ale żebyśmy z chęcią i z radością szli w te wyciągnięte Chrystusowe ramiona. Amen. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Zbawicielu Świata, dziękujemy Ci za to, że Ty stałeś się człowiekiem, żebyśmy wiedzieli, że Ty nas rozumiesz, że Ty jesteś nam bliskim. Dziękujemy za Twoją śmierć, za Twoje zmartwychwstanie, za to, że w Tobie Bóg odkrył się przed nami, że przestał być Bogiem ukrytym, schowanym, niedostępnym, ale że jest blisko, że jest nam cały pokazany. Prosimy Cię, dopomagaj, żebyśmy zawsze o tym pamiętali. Prowadź nas do siebie i prowadź nas z sobą przez to wszystko, co na tym świecie, żebyśmy nie musieli się chować, żebyśmy nie musieli się ukrywać, ale żebyśmy mogli autentycznie iść przez nasze życie. Amen. Dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.